my! Mamy teraz bardzo nerwową końcówkę sezonu w Pogoni. Powiedz, jaka jest rola doświadczonych zawodników w takich sytuacjach? No, w tej chwili więcej daje, to jest chętny. Tego naprawdę ochotę, że pokazać, że możemy wygrać, że przede wszystkim jesteśmy w stanie wygrać. I wiadomo, że nie tylko doświadczenie piłkarzy mogę to przekazać dla kolega, ale każdemu może to pokazać na każdym treningu i mi się wydaje, że to jest bardziej, bardziej ważne niż sama doświadczenie. Pamiętasz w swojej karierze jakieś takie nerwowe właśnie końcówki sezonu? Tak. Z koroną też mieliśmy tak sytuację, ale czujemy, że jesteśmy dalej przygotowani, silni. I przy nam jest bardzo ważne spotykanie i każdy tutaj ma świadomość. No, jesteśmy przygotowani. Jak was motywuje trener przed właśnie tymi ostatnimi spotkaniami, tymi niezwykle dla was ważnymi? No, motywacja to mi się wydaje, że no, trener nie musi to dać nam motywację. Sami jesteśmy mamy świadomość, na ile to jest ważne. No, na klubie, przede wszystkim dla nas, jak i profesjonalista, musimy to do ciebie daje więcej niż daliśmy do tej pory. Patrząc na grę Bełchatowa, uważasz, że jakie wasze atuty mogą tutaj okazać się kluczowe w konfrontacji z nimi? No, przede wszystkim to musimy skupić się na naszej gry. No, wiadomo, że szacunki kompletne dla Bełchatowy, ale musimy się skupić na naszej gry i pokazać na co nam stać. Zamierzacie zaatakować od pierwszych minut, czy spokojnie chcecie podejść do tego meczu? No, szacunki to nie możemy pomieszać szacunki i się bać, no nie boimy się, ale szacunki mamy, no, oczywiście. Jaki będziemy grać, no to trener to będzie decydować. Na razie pracowaliśmy różne fragmenty, ale no, do tej pory nie pracowaliśmy, jaki będziemy grać, że to będzie wysoko, bo trochę będziemy czekać, to dopiero trener będzie decydował jak. Czekaj, no to ja zadzwonię jeszcze do tego.